Hej, ludziska, siemano, witajcie, z tej strony Rashibo. Jest to kolejny odcinek, zagrałem w Tomb Raider. No i mam tym razem wejść na szczyt wodospadów. Rozejrzymy się trochę na temat, czy może są tu gdzieś jakieś skrzynki. No niby coś tu jest nad nami. To jest chyba to miejsce, które ostatnio sprawdzaliśmy, no ale... Tak? Tak, dokładnie to samo miejsce. Czyli nic ciekawego. No i teraz tak, to mamy tą ścianę, po której się mamy wejść. Dajesz, kobieto, dajesz. Lara to jest hardkorowy koksu, widzicie. Zaczyna powoli coraz bardziej przypominać tą hardkorową Larę wojowniczkę z poprzednich części Tomb Raidera. Teraz tak, gdzie my mamy się dostać? Tam. No i dobrze. O, to dajemy do góry powoli, małymi krokami. Będziemy chyba musieli przeskoczyć. Z tego co widzę. Quick time event. Musimy się złapać oczywiście. O, coś nas tu przeteleportowało. Eksploruj grobowce, by zdobyć dodatkowe nagrody. Mamy iść do góry, a grobowiec jest... Grobowiec jest tutaj gdzieś. A, tu było. Go skrzynki. No, wygląda na to, że weszliśmy teraz do tego grobowca. No dobrze, jestem ciekaw, co tu znajdziemy. No to wchodzimy do góry, raz, raz. Ktoś może... Pochodnia może się nam przydać. Na pytanie, czy coś widzę, od razu odpowiadam, że nie. Tylko idziemy w pełni po omacku. Tylko puste przejście. Tutaj możemy coś dalej znaleźć. A tu się nam Lara wyrwała trochę do przodu. Że jestem ciekaw, czemu nagle tu już możemy biegać. No dobrze. Tu nic nie będzie chyba. Nowy obóz w grobowcu. Dzięki Bogu za trening Rota. Wszystkie te wyprawy, wszystkie wspinaczki, zupełnie jakby przez cały czas przygotowywał mnie właśnie na coś takiego. Co my tu możemy opanować? To oczywiste, że żyją tu ludzie i są zorganizowani. Zabijają i rekrutują, ale dlaczego? To jak rodzaj kultu. Ale co tutaj czczą? Czego chcą? Czego szukają? Dobra, więcej surowców. Kolekcjoner kości. A zobaczmy, co mamy tutaj. Więcej czasu nie potrzebujemy, ilość amunicji też się nam nie przyda. No, czyli tutaj możemy wziąć na przykład kolekcjonera kości. Za oprawianie zwierzyny więcej punktów, więcej surowców będziemy dostawali. Myślę, że to będzie najlepsze. Co będziemy mogli użyć sobie w tym momencie. Zapalmy pochodnie. Latarnie cały czas mi się myli. Pozłacane figury. Służba Słonecznej Królowej. Dobrze, teraz zepchnęliśmy to. W sumie zrobiłem tak trochę bezwiednie. No zaraz wyjdzie na to, że pewnie ofiary, czegoś... morderstwa. Nie ma doniesień o takich rytuałach w starożytnym Yamatai. Chyba, że zostały wymazane z zapisków. Znaczy, może miejmy zmysł. No, na pewno coś te...
Potrzebny byłby nam ogień, żeby zapalić te ciała, tak? A żeby to zrobić, żebyśmy znaleźli odrobinę ognia, o właśnie, przydałoby się podejść tu. No to teraz spalmy te zwłoki po kolei, każde. Co to nam dało teraz? Znaczy to tam, czy to nam coś w ogóle dało? No. Puść się. Dziękuję. Ło, chyba nam to nic nie dało. Dodatkowe surowce. Aha, chyba łapię. Teraz do góry. I tędy teraz się musimy przedostać. No, na najwyższe piętro, właśnie. No to to ma trochę sensu teraz. W sumie tak trochę. Dla upamiętnienia jej kapłanek. Niewiarygodne. I duża skrzynia. No, dobrze, a co w niej było? 250 tych surowców dostaliśmy. Bardzo ładnie. Możemy się stąd już zawijać w takim razie. I w sumie teraz możemy też ulepszyć sobie sprzęt. Dodatkowo. Czukanu nie możemy mocniej. Broni palnej na razie nie będę w nią inwestował. Ale łuk sobie ulepszymy. Wzmocnione ramiona, dzięki czemu będziemy zadawali większy damage. No, ale ja bym chciał jeszcze przejść do umiejętności. Właśnie. Też zapomniałem tam swego czasu o tym. Na początku gry. Uzyskiwanie strzał. Zaradni łucznicy potrafią uzyskać strzały z ciał zabitych wrogów. No dobrze. Ale opracujmy sobie to. Więcej doświadczenia za oprawianie wrogów. No i bardzo ładnie. Miejmy nadzieję, że teraz znajdziemy jeszcze. A, gra nam, nim nas gra tu puści, to nam automatycznie zapaliła pochodnie. Nie wiem czemu, trochę mnie to zaniepokoiło. Tap, aby zobaczyć miejsce warte uwagi. No niby tu jest to miejsce warte uwagi. I teraz wychodzimy znowu na zewnątrz. I teraz tak, gdzie musimy się dostać? Aha, tam. A tylko, że z palącą się pochodnią to byłoby trochę niebezpieczne się tu wspinać. No właśnie, Lara, zgaś ją, zgaś. Przed wejściem na górę. A dobre jest to, że tym samym teraz ulepszyliśmy sobie czukan. I możemy trochę wygodniej się tutaj poruszać. Ej, znalazłeś coś? Nie, nic. Co? Nic! Nikogo tu nie ma! No i niedobrze. W życiu tutaj nie dotrą. To co? Tam jest jeden, tu jest dwóch. Nie, przeczekajmy burzę. Dobra!
się czujni! Wchodzimy do środka! Poczekajmy, jak oni sobie pogadali. Myślisz, że to dobry pomysł? Mamy trochę czasu, więc można by się odprężyć. Każą nam za to przeszukiwać wraki. Jak myślisz, do czego jej używają? Tak, wieże radiowe? Pomocy! Ale żem dał ciała tutaj. Jeden z głowy. U. Koktajl Mołotowa. Trochę nas tu gościu chce pokarać tą lampą. Oj, tutaj trochę tak, nie tak to rozegrałem, bo nie wiedziałem, gdzie ten gościu się właśnie schował. Wyszło na to, że on się schował nam tak perfidnie. Właśnie tutaj za tą częścią, za tą skrytką. Surowo zakazano mi opuszczania pałacu, ale to mnie nie powstrzymało. Moje obowiązki tutaj są jasne. Muszę poznać prawdę. Ale opowieści, które odkrywam, są niewiarygodne. Krążą pogłoski o zjednoczeniu królowej ze światem duchowym. Powiadają, że rozkazuje ona słońcu i deszczowi, że jej ziemie są żyzne dlatego, że taka jest jej wola. To oczywisty nonsens, ale co mogło wywołać takie plotki? Czy tak włada ona swoim ludem? Budząc w nim prymitywne przesądy? Kiedy o niej mówią, w ich oczach widzę oddanie, jednak wyczuwam również strach. Jej poddani są traktowani sprawiedliwie. Płacą umiarkowane podatki i są chronieni przez jej burzową gwardię. Nic dziwnego, że niektórzy nawet się do niej modlą. Wydaje się, jakby była dla nich nie tylko królową. Szerzenie niezadowolenia wśród jej poddanych może okazać się trudniejsze niż sądziłem. O, czyli też tutaj jakieś starożytne zwoje znajdujemy. Zapiski z przedwieków. No wygląda, jakbyśmy rzeczywiście trafili na to, na co mieliśmy. A, dobrze, nas tutaj nurt nie porwał. Znaczy nam odrobinę się akurat tego obawiam właśnie, że nas nurt pociągnie. Ulepszenie broń dostępne. O, bardzo dobrze. Tutaj coś mamy. Geoskrzynkę kolejną. Ow. No. Widzicie, jak ta woda nam się rozleje trochę po ekranie, to jest trochę utrudniona widoczność. No, 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 gro, moment. Tutaj coś jeszcze jest według ciebie, tak? A, no jest. Dobrze. Dodatkowe 20 punktów doświadczenia. No i przeskoczmy tędy może. W taki sposób. Te posążki Buddy. Przejdźmy tędy, zapalmy. Pochodnie. Odpalmy. Tą skrzynkę zdejmijmy sobie dla ciebie. Dodatkowe części. Wow, aż 30 już dostajemy. No, to już jest... całkiem, całkiem. Posąg też zapalmy. Za wszystkie takie rzeczy dostajemy expa, co jest bardzo ważne. I do góry. I do góry drogą wspinaczkową. Nie ominęliśmy tu nic? Chyba nie. Tutaj co mamy? Niestety nic. Tutaj drugą część. Drugi chwyt. No i hop, sasa do góry. No i już widzę, jak już widzę, że ten most się ledwo trzyma. Oła. To mi się podoba. Ładne, ładne, ładnie mi to wyszło. Ale już myślałem, że nie dolecimy. O. Co? Reyes, znaleźliście sam? Jesteśmy na jej tropie. Dobrze.
Spróbuję nadać sygnał SOS ze starej wieży radiowej. Jakieś wskazówki? Hej, Laro, musisz znaleźć terminal radiowy. Będzie wyglądał jak stara centrala telefoniczna. Dobra, dam znać, kiedy go znajdę. Zjedźmy tędy. Nie musicie tego robić! No. Oj, stanie w Mołocie nie było zbyt dobrym pomysłem. A zjechanie tak samo, no niestety. Skoczymy tam sobie po prostu spokojnie. Proszę! Nie musicie tego robić! O! No, trochę niecelnie strzelamy. Ale można to nam wybaczyć. A, to pan już teraz. No, to już powinienem zgarnąć. Weźmy strzały. Trochę więcej pieniążków dostajemy. Znaczy surowców. Odpalmy sobie teraz pochodnie. Spalmy tą. Podpalmy tą sobie. No ten. Siatkę. O, siatkę podwieszoną. Mam już. Nie wiem, czemu ten odgłos mi się skojarzył znowu z wilkami. A pewnie dlatego, że tego się najbardziej obawiamy. Mam złe przeczucia. Kolejne obozowisko. Co tym razem znajdziemy na kamerze? Mówię ci, Reyes, to jakaś mechaniczna usterka, a nie elektryczna. Teraz, Alex. Wygląda na to, że to może być jednak problem z elektryką. Poważnie? Hej. Hej. Kim jest ta mała lisiczka, co? A, urocza, prawda? No, bardzo urocza. A, to Alicja. Alicja, tak. Moja córka. Ma 14 lat. I już jest mądrzejsza od ciebie. To musi mieć chyba po swoim ojcu. Nie zwracaj na niego uwagi. No i... Okej, zajmę się tym. Coś z elektryką. Po ojcu. Tak. Byłem ci raz nad jeziorem. Łowiłem przy księżycu. Ej, Grim. Trzeba pozamykać władzy. Tak, tak, już idę. Więc siedzę nad tym jeziorem i widzę, że coś do mnie płynie. Wynurza się z wody. Niewiele myśląc, dałem z dynki. Wiesz, działa w 9 przypadkach na 10. Potem cały tydzień dochodziłem do siebie. I od tamtej pory nie tknąłem ani kropli. Do zobaczenia przy kolacji, Sam. Dobrze, możemy kręcić? Dziękuję. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie 3, akcja. No dobrze, teraz ją złap i rozetnij brzuch, o tak. Tak, musisz... Chryste, panie, cięcie, cięcie, cięcie! On ma zamiar wrócić? Pójdę po niego. Słynny archeolog, odkrywca! Rzadki gatunek ryby. Nie jestem odkrojenia rzadkich gatunków ryb. Doktorze Jamesie. Jestem archeologiem odkrywcą. Tylko ryba. Nie będę kroił żadnych ryb. Poradzi pan sobie. Nie będę kroił ryb. Cholerne reality show telewizyjne. Miałem zapoznawać ludzi z kulturą, a nie nowymi przepisami na obiad. Bez urazy, Johna. Widzowie pragną treści, doktorze Whitman. Wie pan o tym. Póki nie znajdziemy zaginionego królestwa, potrzebujemy filmu. Może zaczniemy od początku, dobrze?
W montażu zrobimy z pana Gordona Ramseya, zobaczy pan. Dr. James Whitman, scena 15, ujęcie 4, akcja. Okej, złapią dobrze i rozetnij brzuch. O tak. Studiowałam historię Yamatai tak długo, że mogłabym ją wyrecytować przez sen. Jeśli jednak się mylę i królestwo nie leży w smoczym trójkącie... Pamiętam, jak znalazłaś to na wykopaliskach ojca. Przybiegłaś do mnie w swojej piżamce w pingwiny, żeby się pochwalić. Miałam 5 lat. To było moje pierwsze znalezisko. Masz świetny instynkt, dziewczyno. Musisz mu zaufać. Ojciec też tak powtarzał. Ojciec coś o tym wiedział. Możesz mi wierzyć. Byłby z ciebie bardzo dumny, Laro. Zbliżamy się do sztormu. Cóż, cokolwiek nas czeka, poradzimy sobie. Ciekawie. No dobrze, Laro. Weź się w garść. Wszyscy na ciebie liczą. Dobrze, zobaczmy sobie sprzęt, ponieważ dostaliśmy nowe ulepszenie. Wzmocnienie. Ale to do pistoletu doszło tylko. To do pistoletu nas na razie nie interesują ulepszenia. No ale dużo rzeczy dowiedzieliśmy się. O, kolejni. Już myślałem, że to na nas. Nie trzeba. No dobrze, czyli jednego mamy z głowy. Chciałbym tylko wiedzieć, gdzie jest tamten gość, bo go nie widzę. O Boże, wybaczcie. No więc tak, jednego ściągnęliśmy. Tylko pytanie, co z tym drugim? Przydałoby się zdjąć tego pana. Tam, ale go nie widzę. Miejmy nadzieję, że trafimy. Kurde. No dobrze, w sumie nikt się nie skapnął, coś się stało. To jest też dobrym motywem. Nie, bo gość się tam jest tak. W sumie za tymi workami się czai. Jest pytanie, którego byśmy musieli zdjąć, żeby coś tu więcej zdziałać. Tu mamy dwóch. Wydaje mi się, że tego musimy pierwszego zdjąć. Jeden. Drugi. Trzeci. No i wygląda, że nic się nie stało. Poszabrujmy trochę. I po czwartego pana, za chwilę też pójdziemy. Czy zostały nam tu gdzieś ukryte jakieś rzeczy? Raczej o. O, w sumie to był taki trochę strzał na pałę, bo nie wiedziałem, czy tutaj. Nie wiedziałem, czy tu nam nikt nie wyjdzie. Nad nami na pewno ktoś chodzi. Spróbujmy tego po cichu zabić. Uda się?
nie będę ryzykował. O, już chyba się gościu chciał odwrócić do nas, to byłoby... byłoby bardzo niepokojące. Uuu, tu mamy dwóch. Więc tylko w jakiej kolejności by trzeba było ich zdjąć, żeby nikt się nie spostrzegł. Ten robi tak, wartę tu, wraca. I wtedy idzie w lewo znowu. Chodźcie tutaj! Źle zrobiłem. Kurczę, wykurzył nas. No, tu też trochę nas z tych teraz pociągnęliśmy to. Bardzo nas styk. Dobre było to, że złapaliśmy się, że to był ostatni gościu akurat. Mogliśmy sobie tak pozwolić trochę na bardziej ryzykowną akcję. O, tutaj coś mamy. Geoskrzynkę. Ktoś tu był? Nie, chyba nie. A my musimy zdecydowanie iść w górę. Bunkier? Z czasów II wojny światowej. Prawdopodobnie japoński. Podnieśmy trochę amunicji, nie możemy. Co, zimna woda. Nie, nic. Rób swoje. Ilu wyszło z rozbitego statku? Kilkadziesiąt osób. Parę kobiet. Choć z magią zobaczył jedną osobiście. Na rytuał? Pewnie tak. Okaże się wieczorem. Nas trochę poddusi. Dobrze, udało nam się tutaj coś zdobyć. To jest jakieś przejście po prostu chyba. Tam jest dwóch. Pewnie do napędzania generatora wierzy. Jak my je bardziej o tym chodziło? Dobre pytanie. Na razie je tu zostaw. Na pewno się rozejdą za chwilę. Tylko pytanie, czy któryś idzie do nas? Pomocy! Cholera! Dobra, zaczęło się na grubo w takim razie. Będziemy musieli teraz trochę agresywniej zacząć grać w tej wieży już. O, jakąś szapkę wyważam w ogóle. Ale 65 części dostaliśmy. Weźmy strzał dodatkowy, jak możemy. Tu nic nie ma więcej. Pa pa pa! Należysz do mnie! Trochę niecelnie strzelaliśmy. No, come on. Nikt nie ucieknie. Czemu mi się wydaje, że mam to zrobić? Czemu to mi się tak bardzo wydawało logiczne?
Chyba się pomyliłem. Co do tego, co mamy zrobić. Szyba wygląda na słabą. Nie. Spróbujmy tak zrobić. I teraz, o tak, dokładnie. Ale będzie ładny boom. Dobrze, moi mili, także w tym miejscu też będziemy kończyli odcinek. Wybaczcie, bo po prostu wysypał mi się podczas przeskakiwania w tamtą stronę, wysypał mi się Tomb Raider. Ale cóż, dobra, także cóż, dzięki, sorry za takie dzikie zakończenie trochę. I do następnego odcinka, trzymajcie się, hej!